Okej, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Lecimy z tematem. Ostatnim razem rozmawialiśmy tutaj z ogrodnikiem. Dosyć ciekawa konwersacja to była, z tego co pamiętam. No i teraz niestety przyszedł czas na troszkę czytania, bo zaniedbaliśmy nieco dzienniczek i przydałoby się przeorganizować nieco. Okej, tutaj jeden nowy wpis tylko mieliśmy na temat zasięgów JavaDA. Baranina. Coś ich łączy, no właśnie. Coś wspólnego ze zniknięciem Berengara. Myślę, że to się jeszcze rozwinie i będziemy mieli jakieś informacje następne. No właśnie, ale tutaj raczej wątpię, żeby to tak naprawdę on miał coś z tym wspólnego. No, jest potężna salamandra, ale to się jeszcze zobaczy. Myślę, że nie na długo. Zgorzkniałym i cynicznym człowiekiem. Jednak to zawodowiec. Zgorzkniały i cyniczny. To mi się po prostu od razu kojarzy z Sherlockiem Holmesem. W sumie też właśnie był detektywem prywatnym. Także no, może jest to jakieś małe nawiązanie. Przynajmniej te określenia właśnie zgorzkniały i cyniczny, bo sama postać, no niekoniecznie poza tym, że jest detektywem, przypomina mi Sherlocka, ale właśnie to określenie Geralta w stosunku do niego. No, paser no raczej musi mieć kontakty wszędzie. Spoko. Pozbawiony uprzedzeń to jest bardzo ważna cecha, bardzo przydatna, jeśli chodzi o kontakty wiedźmin człowiek albo ogólnie nieludź człowiek. No spoko. Także z postaci to tyle. Miejsca, dzielnica nie ludzi. Okej. Elfie miasto, no właśnie. No już się nie gnieździ króliszek, raczej go załatwiliśmy. Tutaj wiemy wszystko. Spoko. Okej. Nic ciekawego. Ogólnie wyzima klasztorna. Okej, tylko takie, żebyśmy byli rozeznani na początku, to był wpis. Zerikania, właśnie. Boską cześć smokom. Tak, te kobiety, Zerikanki były w Mieczu Przeznaczenia, tak naprawdę w pierwszym opowiadaniu o Złotym Smoku. W przygodzie właśnie ze Złotym Smokiem było to fajnie pokazane, jak biegle się te zirikanki posługiwały orężem. Chciałbym, kurde, szczerze, jakiś chociaż dodatek od CD Projekt związany z zirikanią. Chociażby jakiś właśnie dodatek do Wiedźmina Trójki, to by było naprawdę genialne. Myślę, że w końcu powinni się zająć tą krainą. Dobre, lepiej już gdzieś bazyliszkę zjadłem przez łeb. Nie wiem, czy to też nie jest wyciągnięte częściowo z książki. Wydaje mi się, że gdzieś pojawiło się takie coś w jakiejś rozmowie może z Geraltem. Znaczy, rozmowie Jaskra z Geraltem, coś mi się tak kojarzy, że
mogło takie coś się pojawić, ale tutaj akurat pewien nie jestem. Po prostu kojarzę motyw tego zdzielenia bazyliszka zwierciadłem w łeb. Okej, tutaj nie wiem, ile w tym właściwie prawdy, no ale spoko. Wiwerna, z nimi będziemy mieli sporo do czynienia na bagnach. No, właśnie wiwerny nie zieją ogniem. Ale też jedna ważna cecha, która pozwala rozpoznać smoka od wiwerny, rozróżnić, jest to, że właśnie smok ma, wiecie, cztery łapy, skrzydła, a wiwerna ma cztery łapy i dwie już są połączone ze skrzydłami. Z tego co pamiętam, to też jest dosyć łatwo, dzięki temu można rozpoznać. Miss Doregaj. Dorgerej? To nie wiem, czy to jest ten sam, co. Nie, raczej był jeszcze taki ktoś jak Doregaraj. Może to jest ta sama osoba? Taki czarodziej był właśnie, który strasznie wykłócał się z Geraltem na temat tego, że Geralt powinien oszczędzać te biedne stworzenia, które się pojawiły po koniunkcji sfer, bo to są biedne zwierzaki, a one chcą tylko żyć sobie swoim życiem. Po prostu taki miłośnik potworów to był. Okej. Składniki, nic szczególnego. Glosariusz. O, super. Codringer i Fen. Niejasnych okoliczności. Ja wam chyba mówiłem o tych okolicznościach. Może wstawię jeszcze, może do opisu filmu artykuł na temat tej dwójki, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłem, nie pamiętam czy wstawiałem czy nie, wstawię jak coś. No właśnie. No, byli ogólnie naprawdę dobrzy i zginęli właśnie z rąk elfów. To chyba czytałem, to jest nowy wpis. No właśnie. Fistech. Okej. Okay. O, gnomy, to może być ciekawe. Właśnie, broń gnomów nie ma sobie równej w całym świecie. O tym kiedyś mówiłem. Właśnie gnomie gwychyry, tak się nazywają. Ich miecze są podobno najlepszymi mieczami, jakie w ogóle egzystują. I najstarsza rasa na kontynencie, to też prawda. Było wspomniane to w sadze wielokrotnie. Okej. To nic ciekawego. Magia. Piorun Alzura. Alzur był, z tego co pamiętam, właśnie bardzo potężnym czarodziejem i nawet w książce Sezon Burz, napisanej troszkę po wyjściu tej gry przez Sapkowskiego, bo wyszła dopiero w 2013, było o Alzurze dużo wspomniane, że na podstawie jego badań potem stworzyli jakieś mutanty, inni czarodzieje. I Grady Bycie Marigold to jest właśnie zaklęcie, które
powstało po tym, jak Triss podczas pogromu w Rivii użyła dosyć konkretnie, powiedzmy, żywioł ognia i rozpierdoliła większość tych tam, co wszczęli ten pogrom. To było dosyć konkretne wydarzenie, dlatego właśnie tak powstało specjalne zaklęcie. No właśnie, znaki takie bardzo proste, zaklęcia, nic specjalnego. O, tutaj widzę, że sobie wpisy dodaje. Geralt takie... Mingredo, Albedo, Rubedo. Okej, spoko. Wiedźmini. Spoko. Właśnie, na zgliszczach pod opadłego zakonu Białej Róży. Zakon Białej Róży był w sadze. I teraz już mamy genezę, że po wojnie po prostu powstało. Spoko, fajnie. Okej, okay, wiemy już całkiem sporo. Jeszcze odhaczmy sobie to, co zostało z samouczków. Nie będziemy tego czytać absolutnie. Recepty, coś tu ciekawego zyskaliśmy. Jeszcze mieliśmy, kurczę, receptę na jeden eliksir u Talara. Będziemy musieli w tym odcinku skoczyć do niego. Teraz tak. Tutaj jesteśmy przy kościele. Przy szpitalu, przepraszam. Może przydałoby się przy okazji skoczyć i pomóc tutaj Shani. Także może to uczynimy. Zapiszmy sobie grę. Troszkę poczytaliśmy, wybaczcie, no trzeba raz na jakiś czas tak na spokojnie stanąć i po prostu poczytać. Dobra sprawa, że Siegfried stoi przed drzwiami i nas bez problemu przepuścił. Gdyby tutaj byli strażnicy, byłoby troszkę bardziej problematycznie. No dobra, chorzy, nic szczególnego, oni chyba nam nie powiedzą nic. Ale to jest straszny widok. Lepiej nie będę ich zaczepiał. Pielęgniarka coś nam powie? Kto by nie żygał? Współczuję naprawdę. Komoda. Łój, bierzemy, jasne. O, proszę. Kulty i religie Nordlingów. Nordlingowie to są właśnie wszyscy pochodzący z państw północnych, z tego co pamiętam. Tak się nas nazywa. Stefan Keller, nie kojarzę autora. Kult Melitele. Kult lwiogłowego pająka. Kojarzę też ten kult. Było o tym powiedziane w sadze. Próbuję sobie przypomnieć, jak się nazywał inaczej. Chyba Koram coś... Coś tam. W sensie chodzi mi o inną nazwę tego kultu lwiogłowego pająka. Ale nie mogę sobie przypomnieć. Dobra, tutaj nie chcemy wychodzić. Zamknięte z tej strony? Co za chuje. Dobra, trzeba przejść jeszcze raz. Nie zauważyłem, czy tam w ogóle była Shani, szczerze. To mam wątpliwości, czy ją tam w ogóle widziałem. No nie ma jej. Ale jest więzień. Z więzieniem może byśmy porozmawiali, nie? To jest chyba on. Nie zbliżać się do więźnia. Muszę ci zapłacić, serio? 10 orenów to nic, więc w sumie możemy dać, nie? Nie zbliżać się do więźnia! Spokojnie, chcę mu zadać kilka pytań. Nie teraz. Przyjdź w nocy, będzie mniej osób. Nocy. No dobra, w sumie racja.
Ma to sens. Dobry argument. No to dobra, w sumie wiecie, nie będziemy tutaj się starać gdzieś na siłę przespać. Po prostu pójdziemy robić dalej rzeczy i wrócimy tu w nocy, gdy wybije odpowiednia godzina. Tymczasem chciałbym, słuchajcie, skoczyć jeszcze... Dobra, ale jakaś właściwa kolejność muszę obrać. Kurde mole. Oddamy tego questa Colemanowi i przy okazji może coś tam jeszcze załatwimy w... A, jest dzień ogólnie, także możemy iść do Vincenta też. Dobra, najpierw idziemy do Vincenta. Shani! Nie jestem w humorze, przyjdź później. Dobra. Idziemy najpierw do Vincenta. Porozmawiać z nim na poważnie. Potem skoczymy tutaj po drodze do Talara, wracając. Antykwariusz, możemy mu sprzedać książki. Zobaczmy, czy wszystkie mamy na pewno przeczytane. Okej, okay, elegancko. O, przy okazji możemy właśnie zapytać. Szukam informacji o wieży na bagnach. Masz może jakieś księgi traktujące o tym? Pomyślmy. Tak, w słynnym dziele Bramy Tajemnicy, Alvaro, znajduje się ustęp o różnych magicznych wieżach. A o tej konkretnej? Tak, zdaje mi się, że opisuje tam historię wieży na bagnach. W takim razie chciałbym nabyć tę księgę. Niestety nie mam jej. Od lat staram się odkupić ten foliał od Golana Vivaldiego, ale to uparty krasnolud. Spróbuj, może tobie się uda. Wiesz coś jeszcze? Tak mi coś chodziło po głowie i właśnie sobie przypomniałem. Była jeszcze druga księga o tej wieży. Zamieniam się w słuch. Ein Sofaur. Gnomi traktat alchemiczny. Praktycznie nie do zdobycia. Słyszałem kiedyś, że pewien pustelnik mieszkający na bagnach coś o niej wie. Ale to nic pewnego. Dziękuję za radę. Pustelnik. Okej, okay, będziemy pamiętać. Czyli Bramy Tajemnic u Vivaldiego, a ten drugi gnomi traktat na bagnach, fajnie. Coś tu ciekawego, smoczy sen. Petardy. Petardy jeszcze żadnej chyba nie mieliśmy, nie? Tutaj aż trzy receptury. Ciekawa sprawa, ale najpierw sprzedajmy te księgi. Nie czytałem tego? Chyba jeszcze nie czytałem. To weźmy sobie, przeczytajmy to, bo ile możemy to nosić? Puszczyk, powój, biały miód. O, biały miód. Mamy już w sumie o tym wpis. Bo sprawdziliśmy, co to za eliksir był. Nieznany. I się właśnie okazało, że to biały miód. Dobra, spoko, to możemy sprzedać. I w sumie kupmy, wiecie coś, przydałoby się coś kupić. Petarda mnie interesuje, bo jeszcze nie korzystałem chyba w sumie nigdy w tej grze z petard. A smoczy sen kojarzy mi się, że to jest ta petarda, na którą można było fajnie połączyć z Igni. Tak przynajmniej było w drugiej części i w trzeciej. Chcę zobaczyć, jak to będzie w pierwszej. A chuj, w sumie mamy pieniądze, to kupujemy też, słuchajcie, wszystko od razu. Nie będziemy się pierdzielić. Smoczy sen. Właśnie, wybuchowy gaz. Okej, okay, jakieś oleje, fajne rzeczy. Bardzo dobrze. Bardzo mnie to cieszy, coś sobie poalchemikujemy. No i sprzedamy wcale nie z takim znowu tragicznym profitem. Więc... Rzadko widuję krasnoludzkich mędrców. A ja rzadko widuję wiedźminów, ale tak się nie gapię. Sprawdź, co mam na stanie, na pewno nie pożałujesz. No nie, już nie pożałowałem, także... Masz rację? Okej, okay, dzięki. I teraz, gdzie ja poszedłem? W ogóle jestem chyba w złym miejscu, wiecie? Tutaj jest ten dom Shani, już się kuźwa gubię. O, elfka. Fajnie. Shani sobie chodzi. I ten... Tutaj na prawo trzeba, właśnie. Niby mała ta wyzima klasztorna, ale jednak... Zdarza mi się pogubić. Najpierw do Vincenta, potem napić się u Talara.
Później wam powiem, dlaczego się z niej napijemy. Jak poszło w Szybko. Dobrze. Nie wracajmy do tego. Przyznaję, że miałem nadzieję na znacznie więcej, ale cóż. Zawsze kilku bandziorów mniej. Nie próbuj mnie więcej wykorzystywać. Nie jestem mścicielem niewinnych ofiar. Wierz mi, nie miałem wyboru. Ale masz moje słowo, że to się już nie powtórzy. Co do śledztwa, rozumiem, że sam zamierzasz je dalej ciągnąć. Nie mam wyboru. Dostałem rozkazy z samej góry. Nie mogę ci pomagać, mam związane ręce, ale nie będę przeszkadzał. Jeśli się czegoś dowiesz, chętnie posłucham. Okej. No to... Chcę z tobą porozmawiać o salamandrze. Nie obiecuję, że odpowiem. Ktoś powiedział salamandrze o zleceniu na Kuroliszka. Co sugerujesz? Wybaczcie, ja tutaj sobie nalewam herbatę, także zaraz kliknę następną opcję dialogową, tylko chciałem sobie nalać. Okej. Pewnie magister, pod niego wypuściliście. No niby najbardziej oczywiste wskazywałoby na niego, ale... Myślę, że po tym jak magister zobaczył nas w tym więzieniu, to raczej domyślił się analogicznie, że będziemy chcieli się z niego wydostać, a jedyną opcją będzie zabicie Kuroliszka, więc raczej to był magister. Pewnie magister. Po tym jak go wypuściliście. Nie mam dla ciebie czasu, Wiedźminie. Koniec rozmowy. Wypuściłeś magistra z więzienia. Wpłacono kaucję. Takie jest kurwa prawo. A. Nie no, prawo jakby, jakie by chujowe nie było prawo, to no, niby trzeba go przestrzegać. My się tego wiadomo nie zawsze będziemy trzymać, nie zawsze się trzymaliśmy, ale rozumiem jego postawę ogólnie jako władzę, nie? Musi się trzymać po prostu tego prawa, to jest jasne. Rozumiem. Prawo jest po to, żeby go przestrzegać. Co robisz nocami? Spotykasz się ze swoim szefem? Azarem Javedem? Odchędosz się, Wiedźminie. Nocuję w dzielnicy handlowej, co w tym dziwnego? Dalej go przyciskamy, słuchajcie. Nie wiem, kurde, bo Geralt się zaczyna irytować bardzo. Podnosi mu się już ton. Skąd masz pieniądze? Jakie pieniądze? Jakie kurwa pieniądze? Skąd masz pieniądze? Nie trzeba być bogatym, żeby nocować w dzielnicy handlowej. Od czego są znajomi? Bogaci znajomi. Ponieważ nie mam mocnych dowodów, wstrzymam się na razie z werdyktem. Góra urodziła mysz. Wielkie efekty skomplikowanego dochodzenia. Tak to jest, jak amatorzy biorą się za poważną robotę. Ale przynajmniej chciałeś dobrze. Przyjdź, jak wpadniesz na jakiś poważny trop. Udzielę ci paru dobrych rad. Dobra, już nie przesadzaj, stary, naprawdę. Potrzebujemy więcej dowodów. Ta sprawa jeszcze nie jest do końca jasna. Ogólnie wątpię, żeby to był on, ale jak tak dalej będzie się do nas odzywał niefajnie, to zacznę mieć podejrzenia poważne. Dobra, Talar, kolego. Kolego paserze, mam do ciebie taką sprawę. Chciałem się z tobą napić. A napijemy się z nim, ponieważ gdy się z nim napijemy, dostaniemy i wygramy właściwie ten pseudo konkurs picia, to dostaniemy od niego bardzo fajną książkę, z którą będziemy mogli zrobić coś ciekawego. Dobra. Chlejemy. Co najpierw? Z czego zacznijmy? Jakiś rozchodniaczek, redański lager weźmy. Zimski champion. A kurwa, jeszcze jeden. Diabli nadali. No, coś już się dzieje. Mam nadzieję, że my go w ogóle przepijemy, nie? Byłoby ciężko, jakbyśmy nie dali rady. Jeszcze pijemy? O kurde. Dobry jest. Naprawdę dobry jest, kuźwa. Dobra, co? Zacznijmy wykorzystywać może... Chociaż on jest, słuchajcie, na logikę, on jest paserem, nie?
takim dosyć twardym gościem, to pewnie piwą przechodzi jak woda przez żołądek. Spróbujemy go zaatakować czymś bardziej damskim. Czerwone wino z Toussaint. Nic. Ja pierdolę, ten człowiek ma żołądek ze stali. Dobra, chyba wystarczająco się wykosztowałem. Nieźle się z tobą, kurwa, piję. Nie powinienem, ale pokażę ci coś ciekawego. Trafiłem na taką książkę. Historię tajnych służb redańskich. Wszyscy sądzili, że cholerny dokument przepadł bez śladu. Tak, to jest ogólnie ciekawa sprawa z tą książeczką. Przeczytajmy ją sobie. Ludzie Szczeniaczy, historia tajnych służb królewskich. I kogo to jest autorstwa? Oribasius Roiven. To jest inaczej Ori Roiven, czyli gościu, o którym mówiłem wam w poprzednim odcinku. Sigismund Dijkstra właśnie. Tak, to była prawda, że faktyczną władzę z tym sprawowały czarodziejki, a dokładnie Loża Czarodziejek. Okej, okay, spoko. Także to jest taki krótki ustęp. O kurde, musimy się przespać u niego. Nie teraz. O nie. Serio? Nie teraz. Ja pierdolę. No dobra. Możemy jakiś eliksir wypić na to? Bo ciężko będzie jak tak. Dostaliśmy jakiś wpis ciekawy? O, kult wyległowego. Coram Acter, właśnie o to mi chodziło. Nie pamiętam tej końcówki. Coram Acter. Spoko. Mamy coś, co by może... Nie wiem... Nie wiem, czy biały miód może przerwać działanie alkoholu. Bardzo wątpię, bo nie jest to jednak eliksir, ale spróbuję się napić mimo wszystko. Taki eksperyment przeprowadzimy. Fuck. Dobra, nie działa. To teraz pytanie, gdzie się musimy doczołgać? Będzie ciężko dojść gdziekolwiek. Muszę pomyśleć, gdzie jest najbliższe miejsce, gdzie możemy się przespać. Ajajajaj. No dobra, Geralt, go. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Trochę to zajmie. Ja pierdzielę. Mogłem to przewidzieć. Mogłem przewidzieć, że nie będziemy mogli się u niego przespać. A jakbyśmy to zajedli czymś, albo jakąś wodą chociaż popili. To tylko zwiększa regenerację energii. Wątpię, że pomogło. No dawaj, Geralt, masz immunitet na krawantannę, to na alkohol nie masz? Ajajajaj. No to ja się w tym czasie napiję herbaty, w sumie jak tak idziemy sobie. Okej. Okay. No, come on. Dobra, teraz w którą stronę? Na lewo do Vincenta, do lożku niekoniecznie, cholera. Boję się, że będziemy musieli przejść spory kawałek. Wow, widzę podwójnie. Ja też. A może by przejść jakoś na skróty, słuchajcie, tędy. Do... No chyba, boję się, że będziemy musieli iść do misia kudłacza. Szczerze, boję się, że tak trzeba będzie zrobić. Bo Shani jest teraz tutaj koło szpitala, gdzieś chodzi. Nie ma jej w domu. Miecza wyciągnąć nie mogę, bo nie ma nocy. Kurczaki widzę podwójnie, nie jest dobrze. Żebyś tylko się nie stoczył i teraz nie wpadł do tego rowu. Proszę, nie zrób tego. To nie jest dobre miejsce na zgona. Znaczy, w sumie taka gra słów, wiecie, no jest to dobre miejsce na zgona, ale nie takiego zgona. Panie ogrodniku, pomoże mi pan? No przynajmniej... Będziemy wiedzieć, jak to jest na bani iść przez wyzimę.
Ciekawe, czy coś nam powie. Nie. Dobra, to dalej. Ajajajaj. Kurde, poszedłem może do szpitala. Nie wiem, czy jakiejś tej pielęgniarki, czy może tam jeszcze była nowicjuszka, czy będziemy mogli się przespać. Wydaje mi się, że w szpitalu była możliwość przespania się mimo wszystko. Także zapiszemy sobie grę i spróbujemy tam wejść. Jak coś, to ją wczytamy po prostu. Cześć, Siegfried. Zapiszmy grę. I go. Okej, spokojnie. Teraz próg. I do kogo lecieć? Chory, chory, knecht, nowicjuszka albo... Pielęgniarka? Pielęgniarki raczej nie chciały z nimi rozmawiać. Obawiam się, że trzeba będzie iść do nowicjuszki na końcu tej sali. Czekaj! Czekaj! Jak mówi znajoma medyczna, nie da rady. Zszyć czerwone z czerwonym, żółte z żółtym, a białe z białym. I wszystko będzie w porządku. Okej. Mam nadzieję szczerze, że mogę z nim porozmawiać. Jak nie, to trzeba będzie czytać grę i przejść aż do Misia Kudłacza. To jest naprawdę... Chociaż nie, do Raymonda można też przejść. Tak, Raymond jeszcze. Mam nadzieję, że udzieli nam schronienia na razie. Zobaczymy. Mam nadzieję, że już w tym odcinku uda się na bagna. Po raz pierwszy. Ale zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że się wyrobimy. Panie nowicjuszko. Come on. Jeszcze tylko kawałeczek. Jest. Nie jestem zbyt religijny. Melitele kocha wszystkie swoje dzieci. Nawet te, które błądzą. To miło z jej strony. Czym mogę ci pomóc? Nie, nie mogę się przespać. Opowiedz mi więcej o swojej bogini. Melitele jest matką wszystkiego, co żyje. Dlaczego na posągu przedstawione są trzy postacie? Bogini ma trzy twarze, tak jak każda kobieta. Symbolizuje to jej zmienność oraz różne aspekty. Jakie to twarze? Młoda, beztroska dziewczyna, dojrzała, ciężarna kobieta oraz przygarbiona starucha w zimie swego życia. Pojmuję. Czym mogę ci... Dobra, ale tam jeszcze była Shani, słuchajcie, szła. Widziałem ją. Właśnie. Pani, pobłogosław ten przybytek i spraw, jestem taka, żebyśmy miały siłę pomagać tym ludziom. Ile będzie trwało to upojenie alkoholowe jeszcze? Ja pierdzielę. Nie wiem, czy ona poszła tam w lewo gdzieś teraz? Chyba tak. I znowu się wracamy. Teraz w sumie tracimy niepotrzebnie minuty odcinka, ale... No cóż zrobić, jak już się schylaliśmy, to... Trzeba sobie z tym jakoś poradzić, nie? Szani? O, chodź tu, szybko, błagam, chodź tu. Błagam, masz tu miejsce do spania? Szani. Wiesz, czasem tęsknię za Oxenfurtem. Podobało mi się studenckie życie, tamtejsza atmosfera. Zawsze możesz wrócić. Jestem tu potrzebna. Mało kto ma twoją odporność na choroby. Masz rację. Chciałem porozmawiać. Mów szybko, bo nie mam czasu. Jest, dobra. Jak coś, to ewentualnie powycinam tamte fragmenty, gdzie szedłem tak bez sensu. Dobra, zacznijmy od talentów, mamy aż 7, coś możemy sobie powbijać, nie? Przydałoby się zainwestować też coś w srebrny już bardziej. Bijemy sobie tutaj drugi poziom, tutaj drugi poziom. Tutaj możemy ewentualnie obrażenia dojebać co najwyżej. To wystarczy na razie. Silny już mamy całkiem dobrze rozwinięty. Ból plus 15.
krwawienie. Krwawienie nie byłoby takie złe, ale szczerze to nie jest za dobre. Obrażenia byłyby ok, ale może by właśnie na dystans bardziej pójść, nie? Na razie wbijemy to. Kąt 180 stopni to się przyda. Coś w sile. Atak specjalny, walce na pięści, a tutaj też mamy coś. Wszystkie ciosy. Wbijemy sobie wszystkie ciosy. Dwa razy dziennie miejsca mocy, odporne na zatrucia. To by było spoko, no ale... Cóż. Dobra, zostawmy sobie ten jeden punkcik tak... kontrolnie. Mogę stworzyć smoczy sen? Nie mogę, brakuje mi jakiegoś składnika. Vermilion. No dobra. Postaramy się zdobyć ten Vermilion. A jeszcze w ogóle mogę zdobyć właśnie eliksir zbiornego psa. Zapomniałem. Robimy. Tak samo jak robiliśmy, wiecie, z przerazy. Tak możemy właśnie z tego... Z tego upiornego psa zrobić z bestii. I teraz sobie wypijemy, będziemy mieli jakąś umiejętność, nie pamiętam jaką. Ale coś za to dostaniemy. No i proszę, jesteśmy teraz trzeźwiutcy jak szczupaczki. I gdzie jest ten eliksir? Taki zielony, łe. Srebrny talent zapewnił jeden. No to nieźle. Zobaczymy, jaki to srebrny talent. A że może będę mógł wykorzystać, wbić jeden srebrny talent, może... Nie wiem, w każdym razie okej. Jest dobrze. A, w ogóle... Przyśpimy się, to może do wieczora, to przy okazji przesłuchamy tego... więźnia, tego, gdzie teraz pola zwłaszczani. Znowu gdzieś poszła, kuźwa. Szani, po prostu dobijasz mnie, wiesz? Serio. Dobra, to idziemy teraz z tą księgą na temat tajnych służb redańskich do Pucybuta, który właśnie wam mówiłem, że jest to jest to ten właśnie Ori Roiven, bo jest to jednak książka jego autorstwa. I zobaczymy, co nam powie ciekawego, gdy dam mu tą książkę. I to jest to. A więc wiesz, kim jestem? Myślałem, że ten dokument przepadł bez śladu. Jak ci mam dziękować? Jedyne, co mam cennego, to sygnet proroka Lebiody. Starzy ludzie czują do niego duży szacunek. No spoko, zawsze coś, nie? Założymy sobie ten sygnet proroka Lebiody, zawsze to lepsze niż sygnet Wiecznego Ognia. Okej, teraz lecimy do Misia Kudłacza oddać questa Colemanowi. I przy okazji porozmawiamy sobie z pewną kobitką. Płatnerz właśnie. Czy to nie o tobie opowiadał Siegfried? No o mnie. Zakonnika z kanałów. A niech mnie, to ty! Fajny ma akcent. Od dawna planował uporać się z Kuroliszkiem. Słyszałem, że walka była ciężka. Nie ma o czym mówić. Młody był i szybko padł. Z czym przychodzisz? O. Można coś u ciebie kupić? Pracuję tylko dla braci zakonnych i przyjaciół zakonu. Bywaj. Okej. Długo. Bardzo długo. Pamiętam jeszcze drugą wojnę z Nilfgaardem. Mój ojciec zajmował się płatnerstwem. Teraz ja go zastępuję. Co robi zakon? Pomagamy leczyć zarazę, pilnujemy porządku i walczymy z bestiami, których pojawia się coraz więcej. Jednym słowem, macie mnóstwo roboty. Służymy ludziom, chronimy ich i niesiemy w świat blask wiecznie płonącej róży. Okej, fajnie. Czy on nam nic nie sprzeda? Witaj. Jesteś czeladnik. Tak, panie. Sprzątam, rozparam piece i prowadzę sklep. Mogę rzucić okiem na wasze wyroby? Proszę o wybaczenie, panie, ale sprzedaż tylko dla wiernych i przyjaciół zakonu, a o was nie słyszałem. Bywaj. A, szkoda. No dobra, czyli Siegfried, jak widać, nie szepnął o nas dobrego słówka. Może gdybyśmy z nim walczyli razem z tym Kuroliszkiem w kanałach, byłoby inaczej, ale
No cóż, podjąłem taką decyzję, więc musimy sobie odpuścić handel z zakonem Płonącej Róży, a tymczasem wchodzimy do Misia Kudłacza, żeby rozmówić się z panem Colemanem. Dobra. Okej, a gdzie on jest? Kto? Konrad? Kto to jest, kurwa, Konrad? A mogę z Manro porozmawiać? On cały czas śpi, kurwa. Manro? Znaczy, kurwa, Konrad. Kto to jest Konrad? Zapisuje grę i chcę z nim porozmawiać. Nie mam pojęcia, kto to jest. Może to jest ten. Co to za bełt? Jak oni mogą to pić? Co to w ogóle jest? To chyba wino. Wino? To nawet nie stało koło wina. Wierz mi, na alkoholach to ja się znam. W takim razie co to jest? Rozcieńczone psie szczyny, które udają wino w takich spelunach. Właśnie dlatego rzadko tutaj bywam. A gdzie przesiadujesz? Myślałem, że to jedyna karczma w okolicy. Mieszkam w Zimie Handlowej, ale tam pozamykali już wszystkie karczmy. Nie chciałbyś może trochę zarobić? Możemy się z nim napić też. No ale w sumie spoko, zapytajmy, o co chodzi. Masz dla mnie robotę. O co konkretnie chodzi? Nabrałem ochoty na porządny trunek. Wiem nawet, gdzie taki znaleźć, ale to zadanie dla kogoś z mieczem. Potrzebujesz wojownika, żeby napić się wina? W rzeczy samej. To może się wydawać dziwne, ale wiem, gdzie znaleźć stuletnie wino z Tuseu. Co w tym trudnego? Wino jest w piwniczce domu, gdzie ponoć wymordowano całą rodzinę. Wieść niesie, że w środku grasują potwory. To cię będzie kosztować 200 orenów. Cena nie gra roli, ale staram się zachować anonimowość, więc nie znajdziesz mnie w mieście za dnia. Spotkamy się tu o północy. Okej, okay, ale my tam byliśmy, to jest chyba ten sam dom właśnie, w którym, który czyściliśmy dla Colemana i tam coś właśnie takiego było, także no mamy w sumie. Nie było łatwo, ale w końcu mi się udało. Co z nagrodą? Wspaniale. Nie mam jednak pieniędzy, wszystko przepiłem. Wezmę jedną flaszkę, reszta dla ciebie. Za fatygę. Okej. Okay. Może zagramy w ten sposób? No cóż, nie mam już tych flaszek. Jak to? Ty... Aha. Jaki jest update tego questa? No, zakończone. No, jesteśmy kwita, no. Chociaż... Kurde, byliśmy chyba trochę niemili. Zastanawiam się, czy on jeszcze się kiedyś pojawi. Spróbuję wczytać tą grę. I dać mu jednak tą flaszkę mimo wszystko, bo może jest to jakaś osobistość, która jest ważniejsza niż by się wydawało i może się nam przydać znajomość z nim później. Nie wiem, tak czuję, bo tak specyficznie mi się to wydaje. To nie było łatwo. Zgod. Od razu wiedziałem. No dobra, i zobaczmy, jaki teraz będzie wpis. No, chyba na to samo wyszło. Ale dobra. Niech będzie, słuchajcie. Tak naprawdę na razie mi się wydaje, że obojętnie jak ten quest tutaj poprowadzimy. I okej, teraz przydałoby się przespać do północy, mam rozumieć. Chyba, że Coleman już przyszedł, ale z tego co widziałem to raczej nie. Nie ma go. Prześpimy się do północy, żeby tylko Colemana spotkać. Widziałeś gdzieś Colemana? Co? Robiłeś interesy z tą... Powiedzmy. I tak masz szczęście. Wiesz, gdzie mogę go znaleźć? Wieczorami odbiera transporty na grobli. Ale jeśli coś dla niego robiłeś, upewnij się, że wiesz, po co mu to było. Dobrze. Jeśli dowiesz się czegoś interesującego, daj nam znać. Zapłacimy hojnie. Co? Bywaj. Czyli... Teraz spotkamy go bardziej na grobli. No dobra. No to przy okazji można się tam przejść, nie? Bo jednak na grobli i tak trzeba było się wybrać prędzej czy później. Złapiemy nam questa od Dojwardena. Na bagnę raczej jeszcze nie będziemy lecieć, skoro już
skoro tylko tam się dla Colemana wybieramy. A zobaczymy. Zobaczymy. Póki co trzeba odwiedzić groble. Tam dalej jeszcze nie idziemy na razie, tam będzie cmentarz później. Tam też będą questy jakieś. Która jest godzina? 20:30. No mam jeszcze chwilę do północy. Jak będzie północ, to pójdziemy do szpitala. Mam nadzieję, że mnie wpuścicie, no kuźwa, na groble. Przejścia nie ma. Gówno. Widzieć czemu? Kapitan kazał mieć cię na oku i nie puszczać. Zrozumiano? Co ja mam pokazać niby? Nie wiem, co on teraz pokaże, ten lebiody? Pierścień? Za mało. Można. Dobra, czyli musimy mu chyba zapłacić, no. Ile tych orenów? 40 to jest nic. Zabieraj się stąd, łachudro. Następnym razem przyjdź z poważną ofertą. O ty kurwa, śmieciu. Czyli zapłaciliśmy to i tak? Chyba tak. Dobra, to trzeba będzie wykminić, jak wejść na tą groblę. Aha, zbyt skromna łapówka może brać rozmówcę. No dobra, dobrze wiedzieć. Czyli na razie nie pójdziemy. Dobra, no to w takim wypadku spróbujemy dobić już tego questa z tym więźniem. Skoczymy do Raymonta, przespać się do północy i potem do szpitala. Kapitana straży. Przesłuchałem kapitana straży. Wnioski? Wciąż mam za mało danych, żeby zdecydować. Na tym, Wiedźminie, polega śledztwo. Na zbieraniu danych. Najlepiej pytaj wszystkich związanych z podejrzanym o Vincenta i Salamandrę. Jak zdobędziesz obiecującą poszlakę, zapytaj o nią podejrzanego. Jego reakcja powie ci najwięcej. Gdy uznasz, że masz już wystarczający obraz sytuacji, doprowadź do konfrontacji. A na razie zajmijmy się innymi wątkami. Nie należy rezygnować z żadnego śladu, nawet najbardziej błahego. No to dobrze w sumie mówi. Dobra, śpimy. Nie jest wcale taki głupi ten Raymond. Nie, to się nie klei. Okej. Można lecieć do szpitala. I może też skoczymy jeszcze w tym odcinku do Vivaldiego po to, żeby zgarnąć tą książkę, chociaż jedną. Bramy tajemnic. Dobra. To miejsce nocą jest strasznie ponure. Zapłaciłem mu przecież. Ej, cicho bądź, on coś mówi. Kalkstein, on... No i po co tu przylazłeś? Więzień zemdlał, wynocha! Cii, coś słyszę. Jakieś zamieszanie w korytarzu. O kurwa. Cholerni bandyci, nasłał ich baranina. Baranina? Tyle informacji. Dobra, kogo wyjaśnić? Dopiero wchodzą. Dobra. Nie mogę używać znaków. No come on, uderz go. Pytanie, dlaczego Barina chciał skasować typa? Okej. Ciekawa sprawa. Za mało mi płacą. Czyli Baraina nasła tutaj
oprychów. Trzeba będzie się z nim rozmówić w takim razie. Chcieli pewnie, oni mieli pewnie za zadanie zajebać tego typa. A to by oznaczało, że chciał uciszyć świadka. Czyli analogicznie Bahreina ma z tym coś wspólnego. Także na pewno skoczymy sobie do Bahreiny. Teraz jeszcze spróbujmy się jeszcze raz rozmówić z więźniem. Nie da rady? No dobra. To z tego co widzę na razie tyle w tym szpitalu. Nie wiem, czy od razu iść do Bahreiny. Zobaczmy w ogóle jaki wpis dostaliśmy. No właśnie. I też właśnie wypowiedział imię Kalksztajn, czyli do Kalksztajna trzeba mnie skoczyć. No dobra, czyli jest parę rzeczy do zrobienia generalnie. Tutaj z Raymontem już. To może spróbujemy skoczyć jeszcze raz do Raymonta, żeby zobaczymy, czy zakończymy tego questa świadek. Chociaż. Chociaż nie wiem, czy na razie nie skoczyć. A, do Raymonta skoczę później. O kurwa, zabójcy. Kogoś zabili? A to szuje. Mało życia. Dobra. Trzeba uważać ogólnie. Jakiegoś krasnoluda tam chyba zabili w ogóle. A to szuje. Zjedzmy sobie może jakieś... Nie wiem. Wodę wypijmy chociaż. Czemu on pochodnie wyciągnął? No nie wiem, dobra. Krasnoluda zabili. Co za szuje. Dowalimy ich za to. O ile damy radę. Dobra. Mało życia, naprawdę mało życia. Ale już myślę, że teraz walczyć specjalnie nie będziemy. Do Vivaldiego tutaj. Po książeczkę. O! Co to ma być? Geralt, co się dzieje? Aresztujemy go za współpracę z terrorystami. Nie wygląda na bojownika z Coyatel. Jego bratanek był w komandzie, które złapali zakonnicy. To ta banda, która wyrżnęła osadę pod Wyzimą. Nie przyznali się, ale my swoje wiemy. To pomyłka! Mój bratanek jest młody, głupi, ale nie jest mordercą! Był. Już wisi. Zanim zdech, przyznał, że się z tobą kontaktował. Karle zawszony. Dobrze, że udało się ich wyłapać, zanim położyli łapska na tym transporcie broni. Karen był prawdziwym patriotą. Wciągnął ich w pułapkę, ale przypłacił to życiem. Nie do końca tak było. Nie. Zbieraj się, Vivaldi. W lożku będziesz miał dużo czasu na żałobę. Czyli teraz mamy efekty... O cholera. Młodzi głupcy nie dali mi wyboru. Haren przestraszył się odwetu wiewiórek. Sprzedał całe komando. Myślał, że zapewni sobie bezpieczeństwo i zgarnie nagrodę. Teraz młodzi nieludzie nakarmią kruki i wrony. Prawdziwych zwycięzców tego konfliktu. Bo przecież znajdzie się ktoś, kto pomści młodzież walczącą o wolność. Ktoś wykorzysta tę śmierć. Oczywiście w imię słusznej, sprawiedliwej zemsty. Tylko padlinożercy będą tłuści i syci. Kurde, czyli to jednak nie była dobra decyzja. I wrony. Ostatecznie. Ostatecznie była to średnia decyzja. Szkoda, cholera. Szkoda, naprawdę. Czyli co, Vivaldi? Nie będzie go tutaj już, nie? Ajajaj. To trzeba będzie skoczyć w takim razie. Spróbować jakoś go wykupić może z lożku albo... Chociaż dowiedzieć się, czy ma tą książkę. No, najpierw porozmawiamy z Kalksztajnem w takim wypadku. No cóż, no trudno. No, jakaby to decyzja nie była, została podjęta. Czasu nie cofniemy. Porozmawiajmy o Salamandrze. Wygląda na to, że masz jakiś związek z Salamandrą. Chyba żartujesz, ja? Dlaczego? To właśnie chciałbym wiedzieć. O co konkretnie chodzi?
Pewne fakty. Jakie? Ranny z Salamandry wypowiedział twoje nazwisko. Ten człowiek? No tak. To możliwe, przecież wynająłem go. Do czego był ci potrzebny? Do pomocy w moich eksperymentach. Nie wiedziałem, że należy do jakiejś tajnej organizacji. Jasne. Ten łachmyta destylował piątą esencję, czy odkurzał kamień filozoficzny? Chronił mnie przed Salamandrą i wykonywał inne ryzykowne zlecenia. Ryzykował dla mnie życie i twój sarkazm tego nie zmieni. Zejdź mi z oczu, bezduszny mutancie! Wow. To ostatnie zdanie nie było potrzebne, naprawdę. No ale mimo wszystko mu wierzę. Te poszlaki to za mało bym zdecydował. Zostawmy na razie ten temat. Właśnie, nie traćmy czasu. Jak znajdziesz tego przestępcę, z chęcią ci pomogę. Teraz wróćmy do pracy. Przed chwilą nazywał mnie mutantem, skurwiel. Obraziłeś mnie, Wiedźminie. Ja ciebie obraziłem? Chyba cię posrało, kolego. No dobra, wypijmy jeszcze jedną butelkę wody, bo z życiem ciężko. I lecimy dalej w świat. Cholera, jak to też związać tą sprawę z Vivaldim? To jest dobre pytanie. Krasnoludzie. Do Shani. Mamy coś u Shani w ogóle? Był jakiś quest, żeby pomóc Shani, nie? Cześć, ukazanych lat. Widzę Shani w szpitalu. No teraz jest raczej noc, więc... Dobra, no to lecimy do Raymonta w takim wypadku. Do lożku, chociaż chodźmy do lożku od razu zobaczyć, co u Vivaldiego, może uda nam się wyciągnąć chłopaka. O ile będzie w tym lożku rzeczywiście. Dobrze by było, nie? Jest tam. Zapiszmy grę, spróbujemy go wykupić. Nie ma mowy. Aresztowany za kont... Nie pieprz to... Co się tak za nim wstawiasz? Mam do niego interes. Mnie wszystko jedno. Zapłacisz 200 kaucji, to go wypuszczę. No, 200 to nie jest jakiś majątek, a przynajmniej częściowo naprawimy nasz błąd. Oto pieniądze. Okej. Do domu Vivaldiego? A mogę po prostu z nim tutaj porozmawiać? Masz może bramę tajemnicy? Mam to resztki mojej... Za ile? Nie obrażaj mnie! Wyciągnąłeś mnie z więzienia! To prezent! Bierz i nie marudź! No to częściowo w sumie się opłaciło. To, że go najpierw do tego więzienia wpierdoliliśmy pośrednio. No dobra, nieważne. A co tutaj o Salamandrze? Chyba nie będziemy go znowu oskarżać, nie? Vivaldi. O co ci chodzi? Przelew za magistra wyszedł z twojego... To już rozmawialiśmy o tym. Nie wiesz nawet... Ale... Na ten bank... Wiesz, ponieważ... Ciesz, jak... Okej, czyli tak naprawdę możemy te opcje... powtarzać i stwierdzić potem, komu nie wierzymy. No dobra, na razie typowo za mało dowodów. Okej, mamy bramy tajemnic, to jest już jakiś krok do przodu. Co? Skąd ja to mam? Skąd ja tę książkę mam? Myślałem, że będziemy się na bagna iść po nią. 10 pierwiastków świata. Okej, ciekawa sprawa. Później się jeszcze bardziej w to wczytamy, ale mamy już jakiś pogląd ogólnie.
Ale fajna muzyka w tle teraz. Okej, okej. To jest... Ta książka w sumie niewiele nam powiedziała nowego. Tak naprawdę to, że Mac był w niej, już go nie ma. Najprościej tak naprawdę to streszczając. Dobra, nowe informacje mamy. Do Kalksteina moglibyśmy iść. Tak po prawdzie można by to zrobić, ale... Skoczę chyba jeszcze tylko w tym odcinku do Raymonta. Przekazać informacje dotyczące tego świadka. Mam nadzieję, że to nam nie anuluje niektórych questów pobocznych, że nie będzie jakiś, nie wiem, zacznie się kolejny mini etap w tym rozdziale i nie pominę niektórych rzeczy, ale zobaczymy. Zapiszemy grę jak coś. Okej. Okay. Lecimy na górę. Prześpimy się też u niego przy okazji. Udało mi się dotrzeć do więźnia. Coś sypnął? Niewiele zdążył powiedzieć. Zaatakowali nas ludzie Baraniny. Jesteś pewien? Dziwne. Baraninie powinno zależeć na pozbyciu się salamandry, chyba że stało się coś, o czym nie wiem. Javed mógł go zastraszyć. Lub kupić. Musimy to sprawdzić. Wracając do więźnia, udało się coś z niego wyciągnąć? Zdążył wycharczyć jedno słowo. Kalkstein. To może mieć sens. Kalkstein jest ponoć utalentowanym alchemikiem. Mógłby brać udział w eksperymentach. Spotkałem go już. Nie wyglądał na przestępcę. Wiem, ale trzeba sprawdzić wszystkie tropy. Bierzmy się do roboty. Powęszę na mieście, uruchomię kontakty. Ty tymczasem miej baczenie na Kalksteina. Spróbuj zdobyć jego zaufanie, poznać jego plany i sekrety. Co dalej ze śledztwem? Śledztwo jest jak łowienie ryb. Wymaga cierpliwości. Wolę polować. To zdobądź zaufanie Kalksteina. Zrób coś dla niego. Dowiedz się, co go interesuje. Najlepiej, gdybyś się u niego zatrudnił. Możesz też porozmawiać z Baraniną, ale nie przesadź, to gwałtowny gość. Okej, okay. Mamy już powiedzmy... Okej, zakończony quest. I mamy powiedzmy ogólny zarys tego, co dalej robić. No, zaufanie, trzeba jego zdobyć. Okej, także póki co, słuchajcie, ja wam dziękuję ślicznie za oglądanie. Będziemy w następnym odcinku dalej myśleć nad tym, jak poprowadzić to śledztwo. No i do zobaczenia. Cześć!